Dziś postanowiłem wybrać moją najlepszą postać i wymaksować ją na maksymalny poziom, aby stała się niezniszczalna. A następnie do gry zaprosiłem Abrę, aby wybrał swoją najsłabszą postać, by zmierzyć się, kto wygra, noob czy pro w Brawl Stars. Oglądajcie do samego końca. Abera, czy ty masz jakąś postać z 3 pucharkami i tylko jednym poziomem? Ej, ja nawet nie pamiętam, żebym nabił te 3 pucharki. Nie wiem, co to za gość. Nie wiem, dobra, a słuchaj, ja mam mega mocne postacie, które mają wszystkie po 500 pucharków. Mam ich chyba 30 i wybiorę sobie teraz jedną najsilniejszą. Powiedzmy, o, weźmy sobie tą ziomalkę Jessie. Bardzo fajna postać Jessie. Ma 500 pucharków, 20 poziom, ale my jeszcze ten poziom nabijemy, słuchajcie. Ulepszamy ją na maksymalny poziom numer 11 i dodatkowo chcę kupić również dla niej specjalne moce, aby stała się przepotężna i w ten sposób sprawdzimy, czy pokonamy Abrę z jego pierwszym levelem postaci. Nie jestem pewny, czy wygram. Dobra, słuchajcie, mam już tutaj maksymalną moc na Jessie i teraz sprawdźmy, co tutaj mamy. Świeca iskrowa. Jessie wypuszcza z wieżyczki falę uderzeniową, która spowalnia wszystkich przeciwników w zasięgu. Łaki, jakie mocne. Odrzutowa sprężyna. Prędkość ataku złomka jest podwojana na 5 sekund. Ej, dobra, ja sobie kupię to. Potwierdzam zakup. Let's go, kupiłem gadżet do niej. O, no i teraz będzie silniejsza. I mamy tutaj jeszcze... Ej, ona akurat jest mega dobra z tego, co kojarzę. Oj, tak. Mamy tutaj też jeszcze wyposażenie. Regeneruj punkty życia o 50% skuteczniej. Kupuję to! Wow! Słuchajcie, no i w ten sposób mamy boost do regeneracji. I jessze tutaj kupujemy kolejną rzecz. Jessie może naprawiać swoje działko, strzelając do niego i przywracając mu w ten sposób 1000 punktów zdrowia, ale dobre. Ej, sporo. Naprawdę. Sporo. Dobra, mamy tutaj jeszcze, że... Dobra, ja kupuję tą energię, żeby ulepszać swoje działko, żeby je wyzdrowieć. Dobra, i mamy tutaj jeszcze kolejne wyposażenie, już drugie. Obrażenia. Zwiększa zadawane obrażenia o 15%, gdy liczba punktów życia zadymiarza spada poniżej 50%. To jest, myślę, że całkiem fajne. Potrzebujesz więcej monet? Co? Skończyły mi się monety? Nie! Nie! Dobra, sobie wchodzę do sklepu i przy okazji tutaj mamy też legendarny drop do odebrania za darmo, który sobie oczywiście odbierzemy, więc oglądajcie cały odcinek i kupujemy sobie zestaw 3000 monet za tylko 79 gemów. Ej, przecenione z 300. Nieźle, jakby strasznie w ogóle tanio się porobiło czasem, naprawdę. Tak, bo tutaj mam mega oferty, które sobie planuję pokupić. No patrzcie, mamy tutaj też taki zestaw. O, jaki mocny! Kupuję za 150 gemów, 3000 punktów mocy, żeby naszych zadymiarzy potem rozbudowywać na maksa. No i mamy jeszcze kolejny zestaw. Co jest? 3800 monet i 2200 punktów mocy. Oj, to jest mój ulubiony pakiet, stary. Nawalam to cały czas. Zarąbisty jest ten pakiet. Bardzo mi się podoba. No i oczywiście jeszcze za darmo sobie odbiorę tutaj jakieś kredyty, no co tam. I słuchajcie, w ten sposób naprawdę sporo mamy teraz monet na rozbudowę naszego zadymiarza na maksymalny poziom. Więc słuchajcie, o, ja cię kredyt. Co to jest? Zobacz, ja nie mogę wyglądać jak jakiś super sajanin. Dobra, spójrzmy. Moc pupilia zwiększona o 25%. Odkryj przeciwników. Nie. Zyskaj 900 punktów życia w postaci zużywalnej tarczy. Tarcza regeneruje się 10 sekund. Ej, to muszę ci powiedzieć. Ty masz na pewno więcej doświadczenia, ale ja dostałem 4 tryliony komentarzy, że tarcza to jest najlepsze wyposażenie, jakie można wziąć do każdego. Wiesz co? Właśnie wziąłem ją, każdy, wiesz? Każdy mi to mówił. Każdy. Absolutnie każdy mi to mówił. No to git. To biorę tarczę. I mamy jeszcze... Co to jest? Wzmocnienie podczas hiperładowania. Super atak. Wieżyczka Jessie ma 50%. Co to jest? Za 5000 monet? Dobra. Hiper doładowanie ona ma? Dostaje w ten sposób 30% prędkości, 20% obrażeń i tarczy. Okay, 20%. Bo wiesz, że nie każdy brawler ma hiper doładowanie. Nawet nie każdy legendarny chyba. Wow. Ej, dobra, ja to kupuję za 5000 monet. Uwaga, hiper doładowanie! I w ten sposób stworzyliśmy najsilniejszą postać, jaka istnieje w Brawl Stars. Ja cię kręcę, widzicie? Dobra, wybieram naszą Jessie. Widzisz to? Ile ona ma tych rzeczy? Co jest? Dobra, nie widziałem nigdy takiej Jessie. Nigdy w życiu. No to co? Lecimy grać. No to co? Zaczynamy duoski, tylko się trochę martwię, bo ty masz zero mocy. Ej, to będzie stare przypałowe strasznie. Na ale pewno. Jedźmy, zobaczmy. Dobra, trzymajmy się razem na pewno. Ty przy mnie będziesz bezpieczny, co nie, stary? Przy mnie będziesz bezpieczny. O kurde, tu jest jakiś ziomal już. Trzeba na niego tutaj uważać. Dobra. Dobra. Ale też coś tam go trafiłem. Dobra, jeszcze tutaj patrz, jeszcze tutaj. Dobrze. Okej, to jest Sandy. Dawaj tego Sandiego. Ja już mam 0 HP, muszę uważać.
Andy. Jest! Dobra. Nie, trafiłem. Dobra, nice, pozwolony. Nice. Zaraz ten tutaj będzie wyeliminowany. Okej, ale Stew tutaj podjeżdża, bo widzę. Stew, tak, no kurde. Oni tam grają defa. Dobra, dobrze. Ja tu wrzucam nam wieżyczkę, będziemy sobie z tej strony mogli chillować bombę normalnie. Dobra, ten skill ma bardzo mało, starem. Dawaj go, nice! Ale nice. Zniszczyliśmy go, dobra, zbieramy te punkty, dobrze nam ale idzie. Ale kostki, dobra, Dynamite tu jest. Okej. Kurde, go nie lubię grać przeciwko niemu, ale dobra, ciacham go. Idę, trafiam go. Dawaj, trafiłem. Oj, nie, trafił mnie teraz, trochę uciekł. A bo uciekamy, tu jego ziomek się zrespił. Ta, uważaj, bo tam jest teraz ciężko, chociaż oni nie mają żadnych punktów. Damy radę. Oj, uciekł nam, dobra, ale mnie oberwał, dobra. O nie, mam 800, idę sobie stąd. Oj, nie, dobra, muszę się zregenerować. Dobra, ja go rozwalę zaraz, ale mi rzucił tutaj jego supermoc. Ej, ja ci powiem tak, nie grałem chyba nigdy w życiu trudniejszej gierki, fajnie. Dobra. Bo my tutaj mamy po 500 pucharków, ja mam 500 pucharków, ty masz 3, więc dobieram mocniejszych graczy, zdecydowanie mocniejszych. Fajkiemu zostawiłem 700, rozwaliłem go. Rozwaliłem tą laskę jego tutaj, koleżankę, tak, dobra. Tak, Piper, nice, mam 22 HP, co? A ja zbieram te wszystkie punkty, patrz to. Ej, zbieram, patrz! Stary, mamy po 11 to będzie masakra. Punktów. Dobra, robię ulta, nie, uciekam. Mam 200 HP! Zginąłem w burzy! Nie zauważyłem tego, ale było blisko, słuchaj. Oj, mamy jeszcze tutaj gwiazdki do odebrania, no to spróbujmy, co nam tutaj wypadnie. Bardzo rzadki, o! Może coś mocnego, uwaga! Punkty do ładowania. No cóż, no z tego się za dużo nie zrobi. Ej, co jest, stary? Masz już łącznie 16 punktów. Zaczynamy kolejną rozgrywkę. Jak widzicie, tutaj jest dużo mocnych postaci. Ale jest Kit na przykład. Jest tak. Spike z jakimś w ogóle strasznie rzadkim skinem. To może widzę być ciekawe. Właśnie. Będzie ciężko, będzie przypołowo, ale patrz, ja tutaj rozwalę tą skrzynię. Te dwie. Tak, rozwal te dwie, ja rozwalę tutaj tą jedną, stary. I jakoś damy radę, na pewno się uda. Dobra, pał. Patrz, mamy już 3-4 kostki, stary. 4 kostki. No i tutaj też ziomal jeden ma 4 kostki. I na niego trzeba uważać, bo on jest mocny na blisko. Natomiast my możemy go wyciągać na daleko, więc. O, pięknie to rozwaliłeś. Widzę, że ty masz jedną moc na tej postaci, na tym broku, co nie? To jest chyba po. Tak. O, czekaj, tutaj uważaj. Dawaj tą Piper, no. Robimy ją. Nie trafiłem. O kurde, ona mi zabrała całe życie. Co jest? Bo ty masz tak mało, ja mam 8000 już. Dobra, lecę. Oj, uciekaj! Uciekam, nie chcę. O, na dwa hity ją rozwaliłem! Na dwa hity! Okej, ładnie. Ale chłop to zrobił! O, bull podjeżdża, uważaj, dobra. Ja idę do ciebie. Dobra, z tej strony będziemy bezpieczni. Trzeba uważać na jego ulta, bo on wtedy rozwala te ściany, co nie? Tym ultem. I to jest po. Nie. Dobra, robię. O, dałem mu stary cztery koła dobra? Mu dałem. Patrz, Kitty! Ona jednego hita prawie ją zdjąłem. Dobra, robię! Nie! Uciekł mi! Dobra, nie podchodź, tam są dwa. Ultem. No właśnie, tak. Trzeba uważać na tego ulta Kittiego. Cyk. Ej, skoczył do kogoś już. Dobra, ja lecę tam. Dobra, dawaj, nawalam tą babkę tutaj. Nie! Oj, uciekam prawie rozwalona. Dobra, idę tutaj, oni są rozdzieleni. Uważaj, bo ona jest dobra mało, na blisko. Mam mało. Ona jest dobra bardzo na blisko. Musimy tutaj uważać. Jest otoczona. Dawaj, z drugiej strony. Dobra, robię, ale też dużo obrywam. Zrespiła kolegę. O nie, jest kit. Dobra. Nie! Dobra, robię. Ja cię kręcę! Dobra, jest rozwalony! Co myśmy zrobili? Uciekaj, za ścianę. Ja cię kręcę! Dobra, dawaj tego spajka, ja cię kręcę, co się dzieje? Dobra. Ej, co tu się dzieje, stary? Mamy 10 kostek, to brok nawet mój będzie teraz dobry. Oj, uważaj! Nic, to był typek w krzakach! Nie! Już go prawie rozwaliłem. Nie. Dobra, wrzucam ziomala. Rozwaliłem jednego. Robisz to! Masz dwóch, robisz ich wszystkich, nie. Stary! On ma 1000, on Hiper ma 1000! Hiper doładowanie robię! Rozwaliłem tego! Wielkie starcie, patrz, zresztą 14 power cube. Ja się kręcę, co on zrobił? Włącz... Co to było? 8-0 masz? Stary, 64 tysiące punktów! Tych obrażeń zrobiłem. Ja nie mogę. Ej, nieźle. Ja mam stary już 20 pucharków, gdybyś pytał. O, 28. Ej, mordeczko, masz 0-1 w tej grze. Nieźle, co jest? Tak. Ej, dobra, ta postać Jessie jest przepotężna z hiperdoładowaniem. Jak widzieliście, na dwa hity potrafiliśmy rozwalić całą postać kogoś, która też była całkiem silna. No dobra, słuchaj, bardzo fajnie się grało tą postacią, ale teraz
jest czas na zamianę. Dobrze słyszeliście, w tym momencie biorę swoją najsłabszą postać, a Abra najlepszą. I będę musiał z tą postacią wygrać gierkę. No dobra, patrzcie widzowie, mam jakiegoś kieła z zerową ilością pucharków. Ej, ty naprawdę masz gościa legendarnego, którym w ogóle masz zero? To jest legendarny? Nawet nie wiedziałem. Kieł jest legendarny. Kieł jest legendarny. A nie, nie, mityczny jest, stary, mityczny. Tak? Okej, okay, myślałem, że... ale to styl. Dobra. Serio, zero pucharków na mityku? Naprawdę, no nie, bo że... może w ten sposób, że to jest mityk, uda mi się coś jeszcze wygrać. Czekaj, on pokazuje mu, że ma czwarty level, a mam jakąś postać z jednym level, on jest na samym dole. Czekaj, ten stary, tutaj... widzę, że masz kła właśnie z zero, z pierwszą mocą. No dobra, słuchaj, w takim razie mam zero pucharków, no jestem mega słaby, nie mam żadnych gadżetów, natomiast ty, o ja cię kręcę, co ty masz za postać? Ja mam kupione do niego wszystko. Wszystko wow. Mam u niego kupione, hiperdoładowanie, każdą jedną rzecz, jedyne co, gadżet mam słaby, ale ej, jest ale okay. On się przydaje na duo. Ty masz mega mocną postać i to myślę, że ty mnie teraz wykerujesz, tak jak ja w poprzedniej gierce, tak ty teraz. No, nie dobra. Jestem pewien. Zaczynamy, słuchaj, zobaczymy co będzie, widzowie, teraz to ja jestem Nowek, a Abra jest pros, więc zobaczymy, no jak będzie wyglądała rozgrywka. Zaczynamy, okej, okay, ej, dobra. Mamy mocne postacie przeciwnej drużynie. Oby tutaj był jakiś, wiesz, jakiś bambik do rozwalenia, to wtedy będzie fajnie. Stary, wątpię, czy na rangach 500 będzie taki bambik. Ej, w ogóle, ja pierwszy raz gram tą postacią. Czy ja dobrze widzę, jaki to ma krótki zasięg? To ma tak krótki zasięg. O, już zginąłem! Stary, nie. Musisz mnie ratować. Lecisz, 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 jest hit. Co ty chcesz ode mnie? Bo ja myślałem, że my kogoś atakujemy. Ja, wiesz, atakuję dwóch typów, a nagle patrzę, o lol, ciebie nie ma, siema. Stary, ja będę po prostu czekał, aż ty się odrodzisz, bo ja się cykam, że tu mnie zaraz rozwalą. Dobra, jestem. Dobra, jestem ty musisz teraz wykierować gierkę, bo ja mam mega mało życia i mały zasięg i ogólnie jestem mega słabiakiem. Ja cię kręcę, strzeliłem go dwa razy, dawaj. Dobrze. Dobra, jest. Dobrze, uciekaj. O nie, bo on się zrespił, robię lizaka. Dobra, okay. Wchodzimy tutaj, wchodzimy na trzeciego, RK. Dobra, o co? Już wygraliśmy to? Ej, ale to i tak ty porobiłeś, nie ja. Czy ja wykarowałem gierkę mając postać z zerową ilością pucharków? Ja nie wiem z kim ja gram. Bez żadnego gadżetu, 3 kile, 6700 obrażeń, ej, dobra. Co jest? Ej, co? Mam 3 zadania od razu zrobione z bomby. Okej, okay, zaczynamy. No tutaj będzie się mocno działo. Mam nadzieję, że uda nam się ugrać tak jak ostatnią gierkę. No ostatnia gierka to było po prostu, nie wiem, idealne wyczucie czasu. To było nieprawdopodobne, serio. Idealne wyczucie czasu. Oj, rozwalaj to szybko i uciekamy stąd, bo to jest przypał. Tutaj są w tych krzakach. Tu się tutaj dużo dzieje. Tu w tych krzakach są ludzie, no. Tak. Dobra, czy tutaj jeszcze jakaś skrzyneczka jest? Możemy pochodzić, popatrzeć, ale wydaje mi się, że wszystkie zostały rozwalone. Uważaj, bo tutaj jeszcze mogą być poukrywani w tych krzakach ludzie. Mogą. Mamy 3 kostki. Ej, to jest jakaś zaliczka, na serio. Można by kogoś... ale stary, ty masz 9000 HP, ja mam 6700. Uważaj, w tych krzakach są. O, widzisz? Był sam. Dobrze. A ja lubię sama nawet. A sam jest nam mega blisko, więc go można na właśnie odległość spróbować dojechać troszkę. Dobra, pomagam. Patrz, 800! Dobra, nie podjeżdżam, bo oj, uciekaj stąd, uciekaj z środka, to jest. Pomagam, robię ulta. No i tym razem, widzowie, nie mieliśmy szczęścia. Jest kogoś z mocą, stary, zerową, stary, że pierwszą. Dobra. Ja mam takiego jednego brawlera jeszcze, więc mogę go wziąć. Odblokuję specjalnie nową postać, żeby mieć postać najsłabszą. Spójrzcie, co jest! Abra cały czas gra swoją najlepszą postacią, która ma praktycznie wszystkie. Ale ty masz gadżety. Lolę. Lola to jest jedna z moich lepszych postaci. Ona serio? Ma ulta, że ona robi swojego klona. I on też bije, więc ona, jak masz dużo doładowania, powiedzmy, to ona może na przykład, nie wiem, 8000 damage'a na sekundę dać. Serio. Może coś takiego zrobić. Dobra, zniszczyliśmy. Ale ja się śmiałem tak mocno. Dobra, klona zrobiłem. Mają zero. Co? Dobra, okej, okay, to ja uciekam w takim razie. Dobra, lepiej uciekaj, stary, ale ja nawet nie wiem, czemu zginąłem, bo to mój klon najpierw zginął, a potem ja. Czy to jest jakieś połączone HP, czy co?
Stary, wiesz co, nie, no połączone to nie, ale może w jednym czasie po prostu to sobie zniknęło. A czy to nie jest czasem kruk tutaj? O, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją, dobra, ja robimy zero damage'a jej nice. Robię, widziałeś to, ja ją strzelałem. Ej. I za zero. Nie wiem czy za zero, ale naprawdę ja lubię Lolę, jakby ja będę ją bronił, serio, stary, ja będę jej bronił. Na no. Bank jest dobra, tylko ona na obecną chwilę u mnie ma zerowy level! Ile oni mają HP, co? Dobra. Ej, dobra, to jest przesada, to jest przesada. Jednym wow. Stary shotem rozwaliła ej, mnie stary, i moją ma R-kę. 15. Ona ma 15 kostek. What? Co? Uciekaj stary, ty nawet nie próbuj, uciekaj. Uciekaj. Dobra, Lizaka postawiłeś, to git i ja się teraz respię i patrz to. Respię się od razu na zrespieniu. Okej. Okay. Dobra, dobra, nie, ja zginę, rozwaliłem ją. Zbierz te kostki, rozwalisz go. Patrz jak ma dawaj, mało. Dawaj. Patrz jak ma mało, dobra, robię to. Dobra, zaraz zginę jak tak dalej będzie. Ale on też. On też. O nie, dobra, ja też, dobra. Niech się zrespi. Ja się respię, respię. On się też zrespi. Patrz w tym samym momencie. Uciekamy. Mam hiperdoładowanie, stary. Dobra, dobra robię dawaj, go na hiperdoładowaniu. Wjeżdżaj. Nie, zginę. Mają zero. Zginąłem. Ja uciekam. Uciekaj. Biorę jeszcze kostkę, dobra, wziąłem kostkę. Ale gierka masz mocna 8, na koniec. Musisz to zrobić. Patrz, jak nie, tam. Nie, dobra. Nie. 5 HP. Dobra, uciekam tu. 2, 1, respisz się. Dobra, i jestem. Patrz to! Dobra, robię go, jest dobrze. Jeden! I został najsłabszy! Robimy ją! Najsłabsza! Najsłabsze dobra. Ogniwo! Lecimy z najsłabszym ogniwem! Jest, okay. robię ją! Nice! Nice! Co jest? Nice. Jaka wygrana gra! Nie wierzę w to! Ej, dobra, ty zrobiłeś 40 tysięcy obrażeń. No, ej, jednak. Ale ty masz pierwszą moc i 30 koła. Ej, jednak dobra jest ta postać, przyznam. I wiesz co, mam. Dobra, teraz biorę znowu. Ja najlepszą postać, ty najsłabszą. Tylko że ja. Wezmę sobie inną postać niż nasza Jessie, kochana. Wezmę sobie tutaj może Shelly. Tak, naładujmy do końca Shelly, na maksa. Tylko znowu nie mam monet, więc czekajcie widzowie. Muszę wejść znowu do sklepu i kupić najlepsze pakiety, żeby doładować monety. Mamy tutaj taki pakiet. 3333 monet za 18 zł kupuję. Tutaj pięknie kupimy sobie 5000 monet za 360 gemów. I może jeszcze raz taki zestawik sobie właśnie zakupimy, żeby na maksa doładować naszą postać. Dziękuję. I pamiętajcie widzowie, mamy tutaj jeszcze legendarny Dropstar, który będziemy chcieli za chwilę otworzyć. W sumie to otwórzmy już teraz, bo może dostaniemy coś mocnego. Legendarny Star Drop. Co z tego wypadnie? Uwaga, klikamy i patrz. Co to jest? Skórka jakaś? Jakaś nowe przebranie. Durma Pan Pi. Ja wiem co to jest. Dobra, ale fajny skin. Jeszcze dostałem dwie emotki tego pana Pi. Fajnie. Dobra, no to... tego pingwiniarza Jana. Tak, okej, on jest dobry. Pingwiniarz Jan. I spójrzcie. Upgrade'uję na maksa naszą postać. Spójrzcie, ja nie mogę, 11 moc. Weźmy sobie teraz tutaj, dokupmy jej jakieś gadżety. Tarczę jej dokupimy, proszę bardzo. Tarcza jedna, dziękuję bardzo. I tarcza, a nie, regeneracja zdrowia. Dobra, kupimy regenerację zdrowia za 1000 monet. I słuchajcie, hiperdoładowanie musi być, bo no jak mówiłem, gramy najlepszą postacią. Z najgorszą, najsłabszą postacią, więc nasza postać musi być wymaksowana. I patrzcie, mamy hiperdoładowanie, ale pięknie. Natomiast jakie mamy gadżety? Shelly rzuca się naprzód, pomijając parę niekończących kroków. Okej, o co chodzi? Po aktywacji przez następne 5 sekund główne ataki Shelly skupiają ostrzał na mniejszym obszarze z większym zasięgiem. Ej, dobre to jest, biorę to. Okej. No i mamy jeszcze tutaj gadżet. Pocisk super ataku Shelly spowalniają wrogów na 2 sekundy. Super, dobra. Nasza Shelly, patrz na to. Jest ultra mocarna. Dobra, to jest mocny brawler. To popatrz na moją Penny. 7 pucharków. Co ty wziąłeś? Ja nie mogę. Pierwszy poziom, 7 pucharków. Zaczynamy widzowie. To będzie kabarecik. Zaczynamy i słuchajcie, mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą miejscówkę. Od razu dwie skrzyneczki na samym początku. Więc zbieramy sobie to. Musimy korzystać z naszego gadżetu, który jest naprawdę silny. Sprawia, że możemy na dalszą odległość strzelać. Musimy też na pewno trzymać się razem. Ej, co jest? Na 2 hity rozwalam ja to. Ja poszedłem stary troszeczkę na dół, bo tu mam kostkę jeszcze. Tylko, że wiesz, ja bez ulepszeń to jedną kostkę rozwalam. Rozwalam, nie wiem, parę minut. Dobra, rozumiesz? Ja na 2 hity rozwalam, stary. Dobra, raz, dwa. A ja tak na 7. Patrz, ile mamy kostek? 7, dobra. Dobra. Dawaj te zesio. O, jest Rosa, uważaj, Rosa. Ej, ktoś się zespił. Uważaj, uciekam. Mam mega dużo HP. Mam teraz pomysł, wykorzystam mój gadżet. I tutaj zaczynam. Ale nice. Rozwaliłem, dobra. Dobra, dawaj tą Rosa.
Mam ją! Dobra. Ale zrobiliśmy, dobra. Uważaj, na blisko jest. Oj, widziałeś tu? Ej, kurde, tu? Jest grubo. Jest grubo. Na dwa hity go rozwaliłem. Ej, dobra, mamy 12 power cubesów. Ej, co jest? Zobacz, ja teraz zbieram tą tarczę. Działa mi ten gadżecik, zwiększa mi się ilość HP. Tak, to jest piękne. Tu na dole są. Jakby chodźmy, to. Bo mamy 3000 HP. Ej, on, jeden nie ma w ogóle power cubesów, a drugi ma 3, więc oni są do pyknięcia. Tak, co tu jest za postać, stary? Dobra. Oj, mam. Nie chcę zginąć. Dobra, zaraz będę miał hiper doładowanie, ale najpierw chciałbym ich tutaj dojechać. O, w ten sposób. O, mamy! Widziałeś to, jak ich dojechałem tym gadżetem? Ej, mogę na daleko strzelać? To było za potężne, jakby to w ogóle gra nie na jakiś cheat. Tak, a najlepsze jest to, że. O, patrz, na prawo są. Hiper doładowanie ja tutaj mam też, które zaraz będzie gotowe. O, słuchaj. Dobra, robię gadżet i słuchaj, niech on się wychyli jakoś to. Patrz, on się tego nie spodziewa. Dobra, tu na dole jest kiełek, ja bym wziął tego kiełka. On się tego nie spodziewa. Co on robi? Dobra, on mam kiełka. Poddał. Dobra, włączam hiperdoładowanie. Rozwaliłem go? Nice. O, rozwaliłeś, nice. Ej, słuchajcie, co my zrobiliśmy? 30 tysięcy obrażeń, 5 kili. Ty też dużo, 15 tysięcy postacią najsłabszą. Dużo jak zrobiłeś. Na mnie to dużo. Kolejna gra, noob versus pro. No tym razem ja jestem pro, Abra jest noob, ale i tak mam mega mocną postać, która gdyby była rozwinięta, to uwierz mi, ona robi taki damage, że to jest szok. Dobra, lecę rozwalić tą skrzynię. Ej, widziałem, że mamy tutaj u przeciwników Hanka i Kruka. Ej. No to imo, Hanka rozwalimy bez problemu. On nawet jak ma dużo kostek, to jest bardzo wolny. Więc, o, za nami są. O nie, uważaj, on jest na blisko, bardzo nie lubię grać przeciwko niemu. Więc ale go prawie rozwaliłem, uważać. Dobra? Jeszcze tego tutaj? Tak, dobrze? Tak. Wykorzystałem ten gadżet, który strzelało na daleko. O nie, aj, zginąłem. Rozwaliłem jego zioma. Wszystkie kostki zbieraj, stary. Zbieram. Dobra, zostawię te dwie kosteczki jako, jako, wiesz. O, inteligentnie, tak. Jako, żeby tak, zostało, wiem. Żeby oni po to przyszli. To będzie nie, na to przynęta. Myślałem, że dla mnie. Ej, co jest, ale strzelił. Dobra, zgarniam je, dla sorry, ciebie memory. Też, dla ciebie też oczywiście, ale przynęta dobrze zadziałała, co nie? Dobra, patrz to. Tak. Jednego i drugiego rozwaliłem praktycznie. Dobra, lecę, uciekam. Uważaj, ja mam mega mało, cofam trochę. Ale on tutaj strzela mocno, ty. Dobra, a czy teraz jest gdzieś ten zioman? O, zioman? Jest ten Hank jeszcze do tego wszystkiego. Ja cię kręcę, ale jaja. Dobra, chodź tu! Dobra, rozwaliłem go! Kruk za nami! Uciekam. Nie, tylko nie kruk, tylko... Oj, mam 300 HP, stary, zginę, musiałem, sorry. Oj. Dobra, uciekłem, stary, uciekłem. Nie. Nie magnes, tylko nie magnes! Ja mam 10 kostek, nie mogę przegrać z tymi kostkami wszystkimi. Nie mogę z nimi przegrać. O, ja cię kręcę, zamroził mnie. Dobra, uciekam. Dobra, respię się, mam mało HP, ale może cokolwiek pomogę. Dawaj, zbieraj te kostki. Aj, Hank mnie miał na jednego ciosa. Dobra, hiperdoładowanie. Hiperdoładowanie włączyłem. Dobra, dawaj go. Zrobisz go, 1000 HP. Co się stało? Ej, niesamowite to jest, naprawdę, niesamowite to zrobiłeś. 6 kili, 0 śmierci, 53 tysiące damage'a. Abra, wow. 3 tysiące. Plus 9 pucharków. Oj, no oczywiście, no. Pucharki to pucharki. Widzowie, tak. Fajnie nam się udało to zdobyć. Ja mam 512 pucharków, wcale nie jakoś dużo więcej. No bo ciężej się wbija te pucharki na tych mocnych postaciach. Natomiast Abra ma aż 43. Ty miałeś ile? 7? Tak. 7 chyba, no. No. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.